Takiej sesji Rady Miasta i Gminy Chocianów jeszcze nie było. Najpierw czwartkowe posiedzenie Rady przerwano z powodu awantury. Silne emocje i dyskusje pełną wulgaryzmów wywołał temat pilotażowego wprowadzenia darmowej komunikacji na terenie miasta i gminy Chocianów. Decyzją przewodniczącego sesja miała być kontynuowana w piątek. Wtedy jednak część radnych nie przyszła na posiedzenie i nie było wymaganego kworum. Okazuje się, że niektórzy chocianowscy radni nie chcą nawet rozmawiać o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców swojej gminy. Jednym z punktów ostatniej sesji miała być rozmowa o pilotażowym programie darmowej komunikacji. Do Chocianowa przyjechał starosta lubiński Adam Myrda, by opowiedzieć, w jaki sposób taka komunikacja funkcjonuje na terenie powiatu lubińskiego. Wcześniej złożył oficjalny wniosek, by móc zabrać głos w tej sprawie podczas sesji. Janusz Zielony, przewodniczący chocianowskiej rady, odrzucił ten wniosek. Mimo to starosta lubiński pojawił się na sesji. Ja nie przyjechałem tu agitować, nie przyjechałem tutaj namawiać do czegokolwiek. Ja po prostu odpowiedziałem tylko na apel 1600 mieszkańców gminy Chocianów. Dla mnie suweren jest najważniejszy. Jeżeli zwraca się z prośbą, z zapytaniem, czy jest możliwe uruchomienie komunikacji bezpłatnej, to tak, doszliśmy do wniosku, że jest to możliwe. To, czy akurat nie dojdzie ono do skutku, to też nie zależy od nas, bo zależy również od władz powiatu polkowickiego. O zmianę porządku obrad i dopuszczenie starosty lubińskiego do głosu apelował również podczas sesji radny Krzysztof Leszczyński. Chciałbym, abyśmy w punkcie pierwszym wysłuchali starosty lubińskiego, co ma do powiedzenia na temat pilotażowego projektu bezpłatnej dla obywateli komunikacji miejskiej na terenie gminy Chocianów. Oraz abyśmy jako radni również na ten temat chwilę porozmawiali. Jego wniosek przewodniczący rady Janusz Zielony także odrzucił bez głosowania. O tym, że wizyta starosty lubińskiego jest niepotrzebna, przekonywał również radny Krzysztof Kowalczyk. To wystąpienie pana Myrdy, pana starosty, to będzie tylko strata czasu dla nas wszystkich. Dla nas nie. Proponuję głosować przeciwko wysłuchaniu pana Myrdy. Ostatecznie zagłosowano przeciwko dopuszczeniu starosty lubińskiego do głosu, co wywołało sprzeciw i oburzenie zebranych mieszkańców i części radnych. Dyskusja zamieniła się w pełne wulgaryzmów przekrzykiwania. Janusz Zielony zarządził 10 minut przerwy, by ostudzić emocje. Nic jednak to nie dało. Po powrocie na salę obrad o głos w sprawie darmowej komunikacji dopominali się mieszkańcy. Ich zdania jednak radni również nie wzięli pod uwagę. Przyjechał gość, który chciał nam wytłumaczyć, żeby nie było spekulacji, żeby nie było różnych niedomówień, tylko powiedziałby, jak ten program pilotażowy ma wyglądać, w jaki to się ma odbywać. To chyba wolność słowa, każdy by wysłuchał, a później każdy może podjąć decyzję, prawda? To jest chyba jasne i logiczne, ale że w ogóle nie dopuszcza się człowieka do głosu, gdzie jest jedna możliwa sytuacja tutaj na sesji, gdzie są wszyscy zebrani i radni, i wyborcy, i ludzie miejscy, to chyba to jest coś nie tak, skoro nie pozwala się gościowi powiedzieć tylko parę słów, a później każdy może mieć swoje przemyślenia, prawda? Była prośba o udzielenie głosu, o nic poza tym, tylko o udzielenie głosu. Wszyscy mieszkańcy, którzy przychodzą na sesję, o taki głos proszą i prawie zawsze mają, ten głos jest im udzielany, a w tym momencie nie. To jest straszne. Nie chcą rozmawiać z Lubinem, no to niech uruchomią swoją sieć. Silne emocje i gorąca dyskusja nie pozwoliły na kontynuowanie czwartkowej sesji. Decyzją przewodniczącego została ona przerwana i przełożona na piątkowe popołudnie. I tym razem nie zabrakło emocji. Część radnych postanowiła na sesji się nie pojawić. To jest pierwszy przypadek, to trzeba dokładnie sprawdzić w interpretacji prawnej, jak to jest traktowane, bo na tej sesji 47 wczoraj było 13 radnych, tak? Dzisiaj już tylko 7. Okazuje się, że radni nie zostali w żaden oficjalny sposób powiadomieni o posiedzeniu. Ja takiej informacji nie mam i jako radny takiej informacji od przewodniczącego czy z biura rady nie otrzymałem. Dowiedziałem się o zmianie terminu sesji od przypadkowego SMS-a. Proszę Państwa, to jest niebywałe. Próbowaliśmy zapytać o to przewodniczącego Janusza Zielonego. Niestety bezskutecznie. Janusz Zielony odmówił rozmowy z naszą telewizją. Swojego oburzenia i tym razem nie kryli mieszkańcy, którzy przyszli do Chocianowskiego Ośrodka Kultury. To jest po prostu zwykły sabotaż. To jest sabotaż, to jest celowo zrobione po to, żeby nie odbyło się posiedzenie, po to, żeby ludzie nie mogli się wypowiedzieć. To jest ucieczka jawna, radnych nie chcieli przyjść, po prostu uważali, że jak nie będzie ich, no to zostanie sesja przerwana. Chocianowscy radni mają nadzieję, że burmistrz Franciszek Skibicki jak najszybciej zwoła nadzwyczajną sesję w tej sprawie.